do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Maryja symbolizuje tych wszystkich, którzy idą ku innym, niosąc im Boga. Bóg jest w niej ukryty. Ona jest pełna łaski. Kiedy my jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, my niesiemy Boga, a właściwie zawsze niesiemy Boga, ponieważ Bóg żyje w nas. Jego tchnienie jest w nas. Maryja przynosi światu Boga. Jest tym naczyniem, tak byśmy mogli powiedzieć, w którym Bóg się ukrył. I wraz z Nim przynosi błogosławieństwo. Człowiek, który nosi w sobie Pana Boga, niesie błogosławieństwo innym. I ten czas Adwentu przypomina o tym między innymi. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. To moglibyśmy odnieść do życia Maryi i życia naszego. Istnieje taka przedziwna więź, niezwykłe porozumienie duchowe pomiędzy tymi dwiema kobietami, o których mówi Ewangelia, Maryją i Elżbietą. Obie zostały naznaczone tajemnicą Boga. Człowiek, który w swym życiu doświadczył obecności Pana Boga i został naznaczony Jego tajemnicą, ma taką niezwykłą wrażliwość na obecność Boga w drugim człowieku. Elżbieta poznała to, czego Bóg dokonał w Maryi. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Otwiera serca innych na działanie Ducha Świętego. Sprowadza Ducha Świętego do tych, wśród których przebywa. Właśnie Maryja przychodzi z Jezusem, który poczuł się w jej łonie, ale Maryja także przychodzi ze swoim oblubieńcem, którym jest Duch Święty. Obecność człowieka brzemiennego Bogiem wywołuje u innych pragnienie wiary, pragnienie wyznawania wiary. Elżbieta błogosławiła Boga ukrytego w łonie Maryi. Chciałbym tak bardzo serdecznie zachęcić, kiedy spotkamy kobietę w tym czasie Adwentu w stanie błogosławionym, to w sercu naszym udzielmy jej błogosławieństwa. Uradujmy się, ucieszmy się, że Bóg daje nam znak także bliskich swoich narodzin.